Hej, mamoszki! Dzisiaj robię cosplay Marinki Tagawy i bardzo, bardzo się cieszę, bardzo się jaram, bo zawsze chciałam zrobić ten cosplay, odkąd poznałam tą postać, także let's go! Mam nadzieję, bo zmieniam trochę formy filmików, że taka bardziej vlogowa forma filmików, w których będę robić cosplay, wam się bardziej spodoba, bo moim zdaniem to jest troszkę lepsze, ale zobaczymy, jak będzie w odbiorze. W każdym razie, wracając do głównego tematu, cosplay Marinki Tagawy. Let's go, widzowie, zaczynamy! Okej, więc zacznę od tego, co na siebie ubiorę, że tak powiem. Ja tak naprawdę nie musiałam kupować żadnych dodatkowych ciuchów, ponieważ wszystkie potrzebne miałam już w domu. Więc zacznijmy od tego, że będziemy potrzebować jakiejś takiej niebieskiej spódniczki. No ja akurat miałam taką, po prostu w niej chodzę, więc tak, więc ją wezmę. Of course, jakiejś białej koszuli, też taka standardowa moja galowa koszula, w której zawsze chodzę na rozpoczęcia roku. Idealnie się nadaje, ma taki fajny, śliski materiał, który ładnie się układa, także tak. Wstążka albo choker, no ja mam wstążkę, bo tak było taniej. I krawacik, moi drodzy, krawacik. Zaraz wam pokażę, jak zawiązać krawacik, bo się tego właśnie nauczyłam i muszę się pochwalić. Także już jest tutaj zawiązany, ale zaraz go odwiążę i wam pokażę, bo jestem z tego dumna. Także mamy ten nasz krawacik zacny, co nie? No i on ma dwie końcówki. Ogólnie nie ogarniałam nigdy, jak to zrobić, ale look at this shit. Tutaj są takie zakładki jakby. No i od tego zaczniemy. No więc niech po prawej stronie sobie leży to coś. A z lewej strony zróbcie sobie tak, o, zawińcie sobie i te zakładki do siebie przyrównajcie, nie? O tak. No. No i to niech jest po lewej stronie, tak. Okej, okay, i teraz patrzcie to. Przekładacie sobie tego małego pod ten duży, tak pięknie właśnie, o. I teraz ten duży, patrzcie, co ja robię taką. Zium pod to, tu się trzyma. No i gość jest tak zawinięty ładnie, nie? No i teraz tego dużego z powrotem chwytacie i robicie tak, zium, co nie? No i gość jest confused, bo nie wie, co się dzieje. Zaplatamy go, nie? No okej, okay, co ja w ogóle gadam? No i teraz bierzecie tego trójkąta i przez tą dziurę jakby od dołu przeciągacie i tu się robi takie... Taka jaskinia, że tak powiem. No i trzeba teraz tak przełożyć przez tą jaskinię, co się zrobiła, i trzymać tutaj, nie? I teraz tak, łapię te dwa, tu trzymam i robię tak. I mam krawacik. Czas na wiga, moi drodzy. To będzie moje pierwsze dotknięcie go, ponieważ jeszcze go nie odpakowywałam, odkąd mi przyszedł, także sprawdźmy. Zamawiałam go z AliExpress, of course. Więc tak, mam siateczkę standardowo. W ogóle ostatnio zamówiłam jednego wiga i przyszła mi kremowa siatka i byłam w szoku. Także użyję pewnie tej kremowej. W każdym razie, no czarna siateczka standardowo. Okej, sprawdźmy długość i konsystencję tego wiga. Okej. Ale fajny! Dobra, ej, podoba mi się to, że on ma takie dość dużo różowych końcówek, aczkolwiek nie wiem, bo Marinki Tagawa raczej nie miała całych włosów różowych, tylko końcówki. Ale jest ok, w sensie myślę, że wygląda całkiem naturalnie. Czy mi się to podoba? Zobaczymy, jak będzie wyglądać już na mnie. Ale nie, jest źle, jest ok. Wygląda w środku tak. Jeżeli jesteście zainteresowani, to pewnie podeślę linka do tego w opisie, w sensie do tego wiga. Co mogę o nim powiedzieć? Trochę żółty. Myślałam, że będzie bardziej taki... włosie będzie takie bardziej bielsze. No ale zobaczymy, jak już go ubiorę. Dobra, teraz lecę go stylizować, moi drodzy. Lecimy go stylizować. Okej, okay, jesteśmy na chwilę w mojej łazience. Powiem wam, że w sumie ten wig nie wygląda źle. Ma bardzo takie miękkie włosy. Aczkolwiek... zastanawiam się co do jego... gęstości, no zobaczymy, zetnę go i zobaczymy, jak będzie wyglądać już po wystylizowaniu. Witam, czas na make-up, już jestem w tym zacnym
stroju. Myślę, że zacznę od soczewek i trzymam kciuki, żeby były dobre, bo otworzyłam je wyschnięte i mam specjalny płyn do soczewek. Może zadziała. I hope so. I really hope so. Jedna była ok, a druga była taka... Mam nadzieję, że będzie git i dam radę to nałożyć na oko. Sprawdźmy to, bo trochę się boję. Ogólnie ja mam taki dość dziwny patent, nie wiem, czy ktoś tak jeszcze robi, ale jeżeli chodzi o soczewki, o, chyba jest ok, jakoś się zwinęła trochę, to najpierw, zanim je włożę do oka, to maczam je w wodzie mineralnej po prostu, żeby, nie wiem, bo jak wkładam soczewki do oka od razu z tym płynem, to jest tak... Ale jak wkładam już takie obmyte, to jest o wiele lepiej. W ogóle mi oko nie piecze, nie czuję tego. Także tak właśnie robię. Mam troszeczkę inne soczewki niż Marinki Tagawa, ponieważ ja mam takie fioletowe. Ona miała zazwyczaj różowo, takie czerwone. Ale myślę, że to aż tak bardzo nie będzie widać różnicy, bo zależy, jakie filtry użyję po prostu do TikToków lub do zdjęć. Więc to akurat o to się nie martwi. Chodzi o sam fakt posiadania soczewek. Wam pokazuję, one wyglądają tak. Nie widać za bardzo w sumie chyba. Zobaczycie, jak już je nałożę na oczy. Także mam nadzieję, że się uda i że nie będą się rolować, w sensie jedna. Bo jedna na pewno będzie spoko, ale druga to tak zobaczymy. Okej, nakładam, bo nie chcę pokazywać, jak to nakładam, ponieważ zawsze ryczę, jak nakładam soczewki, także po prostu jak już je nałożę, to do was wrócę. Okej, nałożyłam te soczewki. O dziwo, nie czuję żadnej różnicy. W sensie to ta lewa się rolowała, ale nie czuć w ogóle na oku jej, także jest okej. Myślałam, że mi się zroluje, ale jest git. Okej, jestem już tak bardziej niż mniej. Okej. Śmieszy mnie fakt tego, że w telefonie widzę się lepiej niż w lusterku. Mam jakiś, nie wiem, lepszy widok po prostu. Okej, więc zacznę od podkładu. Podkład, jako podkład używam kremu BB z tego czegoś. W każdym razie używam tego po prostu na co dzień i dość lubię ten podkład. On jest z SPF-em, więc I like it, serio. Jakby polecam. I nakładam go sobie tak na łapkę i tak sobie rozklepuję Beauty Blenderem i tak na całą twarz, let's go, szybciutko, bo to nie jest aż takie istotne. Okej, kiedy mam podkład, używam takiego peach pudru. To jest lovely. Polecam, po pierwsze ładnie pachnie, a po drugie robi super robotę. Testuję go już dość sporo miesięcy, więc szczerze mogę wam go polecić. Jakby to nie jest reklama, chociaż chciałabym, żeby była, ale nie jest. Po prostu uważam, że jest naprawdę dobrym pudrem, także I like it. I tak, sypię sobie go trochę tutaj i robię taki baking, że tak powiem, ale tak naprawdę nakładam go na całą twarz po prostu, ale zaczynam od takich miejsc, które najczęściej mi się świecą po dłuższym czasie, także pod oczy. Na nos. Oczywiście czoło i broda. I reszta twarzy. Pięknie przypudrowana twarz. Ogólnie tak, może to się dla niektórych wydać dziwne, dla niektórych pewnie nie, ale wklepuję puder gąbeczką, bo tak jest mi najwygodniej i... I like it, lubię ten sposób, jest spoko. Dobra, dalej. Teraz przejdę szybko tylko do konturowania nosa, co zajmie mi bardzo dosłownie chwilę i do nałożenia różu. Kiedy to zrobię, przejdę do oczu. Tak. Zacznę od konturowania nosa. Używam do tego czegoś z Belle. To jest bronzer. Tak, bronzer. Mam ogólnie jeden pędzelek do tego i tego. Nie jest profesjonalne, ale nie jesteśmy na drugi. Jeszcze nie zarabiam z YouTube'a tak dużo. I tak, przejeżdżam sobie tak... Za bardzo nie konturuję tego nosa, ponieważ mój nos ma to do siebie, że wygląda bardzo animiarsko. Nie muszę go za bardzo konturować, po prostu sobie podkreślam go. I to tyle. Wycieram pędzelek i nakładam róż. Tak, już prawie go nie mam, ale tak. Nakładam go mniej więcej w tych obszarach i trochę na nos. Tak normalnie jak się róż nakłada, go tak bardziej może wklepuję tym pędzelkiem.
ponieważ ten róż jest już tak zjechany, że inny sposób nie działa po prostu. Także klepuję sobie róż na kości policzkowe. Ja też mam to do siebie, że daję go na usta. W ogóle w dużej ilości miejscach daję róż, więc trochę na nos. Pięknie. Troszkę tu. Dziewczęco to wygląda. I trochę na usta, w sensie tak na usta, dlatego że zobaczycie, jak je później zrobię. To za bardzo się nie zmieni, ale lubię tak obtoczyć je różem, ponieważ optycznie się wydają takie soczystsze. Teraz szybko zrobię brwi. Postacie w anime zazwyczaj mają kreski, a nie brwi. Ale ja robię brwi zazwyczaj pod kolor peruki, więc tutaj zrobię takie różowo blond. Po prostu zmieszam ten kolor i coś się ogarnie. W sensie tak na luzie. Najpierw nałożę ten jaśniejszy, później ten różowy i powinno być git. Wygląda to mniej więcej tak. Myślę, że jest ok. Tak jak mówiłam, zmieszałam to. W sensie najpierw nałożyłam to, później nałożyłam ten jakby różowy odcień. On jest różowy, on wygląda jak czerwony, jest różowy. On jest różowy i go nałożyłam na ten pomarańczowy i jest idealnie. Myślę, że będzie super pasować. Dobra, teraz przejdźmy do najtrudniejszej części, jakimi są oczy. Przedstawię wam mniej więcej nowy wzór oka, które chcę wykonać dzisiaj, więc tak. Oko, które chcę wykonać dzisiaj, będzie miało powiększenie od strony tylnej części linii wodnej, jeżeli mogłabym to tak określić. I tak. Najpierw wam mniej więcej wyjaśnię, o co tutaj chodzi i później to zrobię, bo nie wiem, czy dam radę wszystko nagrać po prostu. Więc tak, najpierw robię po prostu zwykłą kreskę eyelinerem, nie długą, nie krótką, taką średnią i nie za bardzo zadartą do góry, po prostu taką dopasowaną do mojego oka. I od tej kreski, gdzieś tak od połowy, robię taki łuk, który się będzie kończyć mniej więcej, gdzie zaczyna mi się źrenica, kiedy patrzę na wprost. Mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłam, ale o to chodzi. I później w środku już wam powiem po kolei, co będę robić. Chodzi na razie o sam obrys. Ale zanim do tego obrysu przejdziemy, muszę sobie przyciemnić delikatnie oko. Jak to zrobię? Po prostu używam tego ciemniejszego cienia w połączeniu z tym jaśniejszym cieniem i przejeżdżam sobie tak po całej górnej powiece, tak bardzo przy krawędzi. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Mieszam sobie te dwa cienie. I tak. Pokażę wam to na tym oku, więc tak, robię coś takiego i sobie tak przejeżdżam dosłownie tutaj tak delikatnie, co nie? Żeby tak tylko przyciemnić tą linię, ponieważ kiedy będę kładła na to eyeliner, to powinno sprawić, że on nie będzie wyglądać aż tak bardzo sztucznie, jak mógłby. Także tak, przyciemniam sobie tutaj to, więc tak tutaj. Więcej coś takiego, żeby to było po prostu przyciemnione. Tutaj macie porównanie. Spróbuję tak się oddalić, będzie może bardziej widać. Tu jest te ciemniejsze, tu jest te jaśniejsze i teraz to też muszę przyciemnić. Zaraz zobaczycie dokładnie, o co mi chodzi, jak już nałożę eyeliner, ponieważ to niby nie jest jakaś duża różnica, ale zauważyłam, że eyeliner położony na przyciemnionym oku wygląda o wiele lepiej niż na nieprzyciemnionym po prostu. Okej, okay, mam już przyciemnione moje powieki. Teraz biorę taki większy pędzelek i sobie delikatnie tak rozcieram to po prostu, bo tak? Tak do góry rozcieram tą linię. Okej, okay, mam to roztarte, tak jakbym chciała. I teraz biorę sobie, mieszam w sumie dwa kolory. Mieszam ten jasny, praktycznie biały, z tym różowym. I nakładam go sobie na powiekę. Nie musi być idealnie, po prostu chodzi o to, żeby przyróżowić powiekę i to tyle. Jak na razie to tyle. Okej, okay, więc podstawa oka mniej więcej powinna wyglądać w ten sposób. Tak. Teraz zrobię kreski, ale niestety nie mam fajnego eyelinera, ponieważ mi się zepsuł i mam tylko taki średni, więc postaram się zrobić to jak najlepiej, ale nie jestem pewna, czy będę mogła nagrywać wszystko tak pięknie, ładnie. Pamiętajcie o tym wzorze, tutaj wam jeszcze raz go pokazuję, zrobię to dokładnie w ten sposób i na początku zrobię to na tym oku, może to oko mi się uda nagrać. Ok, więc zaczynamy.
teraz delikatnie odtąd sobie wyjeżdżam do góry. Mniej więcej tylko tyle. Mam kreskę. Teraz nie wiem, jak mam wam to dokładnie pokazać, ale tak mniej więcej odtąd muszę zrobić dotąd linię. Dobrze, że w sumie on jest trochę zepsuty. To... coś takiego. I teraz muszę to poprawić i pokażę wam, jak to wygląda po poprawieniu. Okej, okay. Na razie jest okej. Okay. Co teraz robię? Bo to nie jest idealnie, to nigdy nie będzie idealnie, więc na spokojnie. Teraz biorę ten biały cień i wypełniam ten środek od tutaj. To będzie dość ciężkie, ale metoda prób i błędów, po prostu to wypełniam i będzie git. Okej, okay. Musiałam się do czegoś przyznać, bo sobie pierwszy raz robię te oczy i... no są takie słodkie. Kolejna teraz czeka nas trudna rzecz. Otóż trzeba zrobić dolne rzęsy. Okej, więc to jest ta dolna rzęsa. I robię, nie wiem ile zrobię, tak z 3-4 pewnie i tak. Robię to w taki sposób. Maluję najpierw coś takiego, a później coś takiego. Żeby to był taki... o taki kształt. Niby trójkąt, ale taki bardzo zagięty, przypominający róg. I tak maluję dolne rzęsy. Okej, okay, wygląda to tak, w ten oto sposób. Co ty myślę? Czy mi się to podoba? Myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że do zdjęć będzie wyglądać jak najbardziej git. Ale to nie wszystko. Teraz pokażę wam, jak zrobić taki dołeczek tłuszczu pod spodem oka. Coś takiego. Znowu biorę ten mój zacny bendzelek, którym wszystko rozcieram, tylko dlatego, że jest dość cienki i myślę, że idealny do tego, więc tak. Biorę ten oto cień, on nie jest jakiś niesamowicie ciemny, on jest taki brązowo-pomarańczowy, w ogóle korzystam z tej paletki. Jeżeli ktoś by chciał to odwzorować, to jest ta paletka. Też z Lovely. Okej, okay, więc nakładam sobie to i teraz tak, marszczę tak oczy, tak o tak, żeby mi się zrobiły takie właśnie dołeczki. Po prostu przejeżdżam sobie tym cieniem delikatnie pod tym. O, idealnie. Tak to wygląda. Myślę, że to jest bardzo interesujący efekt 3D. Bardzo mi się podoba. I teraz zostało już dosłownie, no prawie ostatnia część tego makijażu całego. Nie licząc ust. Teraz będziemy dodawać brokat, ale... to jest taki brokat, który nie do końca mogłabym nazwać brokatem, bardziej rozświetlaczem, przynajmniej ja go tak używam. Więc tak, biorę sobie pędzelek i tutaj jest trochę ciężko, w sensie może być trochę ciężko, bo musimy znowu nałożyć go tutaj, ale musimy go nałożyć tutaj i tutaj i nie może się pomieszać za bardzo. Więc tak, biorę ten prawie biały i tak sobie wklepuję tutaj i wtedy coś tak będzie ładnie świecić. Jak zrobię, to do was wrócę, więc chwilka. To dam, moi drodzy, oto są piękne oczy. Myślę, że ewidentnie mają efekt 3D i dosłownie nie potrzebuję dolnych rzęs. Nie potrzebuję. Dosłownie jedno przeciągnięcie, ponieważ biorę sobie ten cień, on jest brudny, ale jest delikatnie różowy i robię go sobie tak tutaj palcem już, bo To jest po prostu kwestia estetyczna, nie musicie tego robić, jeżeli nie chcecie. Ja zrobię, ponieważ lubię, jak mi się oko błyszczy tak na różowo ładnie. Myślę, że do Marinki taka idealnie pasuje. Teraz po prostu muszę wytuszować sobie górne rzęsy i przechodzimy do ust. Okej, wytuszowałam rzęsy, jak widać górne. I tutaj z przodu dolne, ale tylko tak delikatnie, to też możecie pominąć, ja po prostu stwierdziłam, że sprawdzę, jak to będzie wyglądać i wygląda ok, więc to zrobiłam. Teraz czas przejść do ust. Zaczynam od posmarowania pomadką, moją gieową pomadką. Delikatnie ust, ponieważ czuję, że są już takie suche, siedzę tutaj z godzinę. Widziałam ostatnio na TikToku, dobra, może nie ostatnio, po prostu widziałam na TikToku ciekawy sposób malowania ust i dość często go używam. Bierzemy sobie taką żółtą pomadkę i delikatnie nakładam na usta. Pomadkę żółtą, żółty cień, sorry. Tak, cały czas pracuję tym samym pędzelkiem. Ja jakby często myję pędzelki, więc spokojnie. Całe usta sobie... już to wygląda dobrze. Wklepuję sobie ten pomarańczowy, żółty cień.
Okej, okay, i teraz od środka albo ten różowy, albo ten ciemniejszy, zobaczę, który będzie lepiej wyglądać. W każdym razie jakiś taki o ciepłych, czerwonych barwach. Tak, ten jasny różowy jest spoko. Tak wyglądają te usta. Dodałam delikatnie tego ciemniejszego cienia tutaj i to tyle. I teraz dosłownie został nam ten zacny rozświetlacz. Daję go delikatnie na nos. Dosłownie malutko, tak. Make-up gotowy. Wygląda świetnie. Po prostu jak na siebie patrzę, to widzę Marin. I myślę, że to jest głównie zasługa tych oczu. Pamiętajcie, oczy w cosplayu robią dużo, bardzo, bardzo dużo. Także tak, myślę, że moje wyszły ładnie. A teraz przymierzamy wiga i nagrywamy TikToki, robimy zdjęcia. Let's go! Moi drodzy, po prostu nie mogę. To wygląda tak pięknie, że aż się zaraz chyba popłaczę. Jestem taka szczęśliwa, jak na siebie patrzę, no bo... Please, powiedzcie, że to nie wygląda dobrze. Ja, ale to jest piękne, bez kitu. To jest chyba jeden z moich lepszych cosplayów, przynajmniej czuję się w nim tak super. Dobra, idę wam nagrywać TikToki i robić zdjęcia, ale proszę, powiedzcie, czy to nie jest piękne? Dobra, ja się z wami żegnam. Napiszcie, co sądzicie o tym cosplayu i co mogę powiedzieć. Ciao, matane!